Dzisiaj z archiwum telewizji Czarne wyciągnęliśmy obrazki nagrane w 1996 roku. Zobaczycie więc Państwo nieistniejące już przedszkole wojskowe. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Grażyna Leoniak. Pełnię funkcję dyrektora przedszkola wojskowego w Czarnym. Przedszkole nasze jako instytucja istnieje od lat 26. W ciągu tego czasu zmienne były koleje losu. Mieniliśmy wielokrotnie budynek, w którym mieściło się przedszkole. Szczęśliwie od roku 1987, od miesiąca grudnia, istniejemy w nowym budynku po remoncie kapitalnym, w którym znajdujemy się w tej chwili. Powstał ten budynek jako przedszkole czterooddziałowe i tak funkcjonował przez kilka lat. W roku szkolnym 90/91 z uwagi na mniejszą ilość dzieci, ilość oddziałów została zredukowana do 3. Tym sposobem zyskałam sypialnię dla grupy dzieci najmłodszych. Jest to budynek przestronny, o dużej powierzchni. Posiada własne podwórko, bogate zaplecze gospodarcze i wiele pomieszczeń, które służą przede wszystkim dzieciom. W naszym przedszkolu pracuje 14 osób personelu, wśród nich 5 nauczycielek, 3 pracownice kuchni, 3 pracownice obsługi, czyli woźne oddziałowe oraz pomoc do dzieci, która pracuje w grupie najmłodszej, czyli dzieci 3-letnich. Jak już powiedziałam, w przedszkolu naszym istnieje wiele pomieszczeń, które służą do pracy z dziećmi. Jednym z takich pomieszczeń jest sala gimnastyczna, duża, przestronna sala gimnastyczna, w której prowadzone są ćwiczenia gimnastyczne ze wszystkimi grupami wiekowymi. Jest ona bogato wyposażona. Jest taka możliwość, ponieważ przy tej sali znajduje się magazynek na pomoce gimnastyczne, na sprzęt, na przybory. W naszym przedszkolu znajduje się także pomieszczenie, które nazywamy pracownią plastyczną. Jest ona wyposażona w sztalugi. Na tych sztalugach dzieci ze wszystkich grup wiekowych, ale przede wszystkim dzieci 6-letnie pracują na sztalugach. Jest to dla dzieci 6-letnich bardzo ważna czynność, ponieważ pomaga przy nauce pisania. Właśnie malowanie w takiej pozycji stojącej, kiedy ręka nie ma oparcia. Zajęcia plastyczne to jedne z najlepszych pod względem połączenia nauki i zabawy. Jak widać, w tym przedszkolu pracownia plastyczna jest bardzo, bardzo dobrze wyposażona. Niewiele placówek może poszczycić się tym, że mają sztalugi. Zdjęcie te realizowaliśmy jeszcze przed Dniem Matki, stąd tematem wystawy jest Moja Mama. Przedszkole nasze jest 3-oddziałowe, więc jest oddział dzieci 6-letnich, jest oddział dzieci 5-letnich i oddział dzieci najmłodszych, czyli 3-4-letnich. Od kilku lat, z uwagi na potrzebę, przyjmujemy do tego oddziału dzieci od 2,5 roku. Są to dzieci młodsze, jednakże sprawdzają się w naszym życiu przedszkolnym, bardzo dobrze sobie radzą, w związku z czym mogą do przedszkola uczęszczać. Sale nasze są bogato wyposażone. Może
nie będzie, będzie to przechwałką, ale myślę, że przez te wszystkie lata stworzyłyśmy dzieciom dobre warunki do zabawy. Znajdują się w nich kąciki do zabaw tematycznych, znajdują się w nich kąciki konstrukcyjne. Przez wszystkie te lata starałam się zabezpieczyć dzieci i sale w zabawki, które będą trwałe, estetyczne, a jednocześnie kształcące. Dlatego też wśród klocków przeważają u nas klocki Lego. Jest to zabawka bardzo kształcąca. Daje wiele możliwości dzieciom do tworzenia budowli, a jednocześnie później do zabawy nimi, ponieważ budowle, jakie z nich powstają, są dosyć trwałe. W tym roku szkolnym dokupiłam sporo kącików do zabaw dzieci. Wymieniłam także wózki. Są to wózki już miniatury tych prawdziwych, bo właśnie takimi chcą się teraz bawić nasze małe mamy. Znajdujemy się teraz w pokoju nauczycielskim, który jednocześnie jest naszą podręczną biblioteczką, a także miejscem, gdzie odbywają się przedszkolne teatrzyki. Ramy tego teatrzyku wykonała nam we współpracy jednostka wojskowa. Część kukiełek, pacynek zostało zakupionych, natomiast część wykonał personel pedagogiczny przedszkola w ramach zadań z planu rocznego. Są one bardzo przydatne do pracy z dziećmi. Dzieci bardzo lubią przychodzić i oglądać teatrzyk. Lubią rysować, lubią malować, a więc zajęć plastycznych w każdym przedszkolu powinno być jak najwięcej. W przedszkolu wojskowym jest ich właśnie tyle, ile trzeba. Jest też wiele ciekawych, nowoczesnych, ładnych i estetycznych zabawek. A z pomocą i przy udziale pani wychowawczyni każda gra i każda zabawa udaje się znakomicie. Plany i marzenia. Może takim największym marzeniem byłoby to, żeby nasze dzieci czuły się u nas bezpiecznie, szczęśliwie, żeby chętnie przychodziły do przedszkola, żeby wychodziły stąd zadowolone. Natomiast inne marzenie, ale już związane ze sferą materialną, to doposażenie i wykończenie naszego ogrodu przedszkolnego. Posiadamy duży teren, swój własny, przeznaczony na podwórko przedszkolne. Znajdują się na nim już zabawki, sprzęt sportowy. Jednakże marzy mi się zakupienie sprzętu wykonanego z drewna nowoczesnego, który w tej chwili funkcjonuje w wielu większych miastach. Jednakże jest to zamierzenie, które wymaga sporych nakładów finansowych, na które nas w tej chwili nie stać, dlatego jest to właśnie marzenie. Myślę jednak i patrzę z nadzieją w przyszłość, że uda mi się to może jeszcze w tym stuleciu. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam z przedszkola wojskowego w Czarnem.